To wyglądało tak, że przyleciałem sobie rano na lotnisko i taki zadowolony, że oni będą jechać 8 godzin, a ja tylko 3 godziny będę leciał. Cały szczęśliwy w skrodonkę. Wchodzę sobie na lotnisko, odprawiam się, siedzę na takim wielkim fotelu, po czym podchodzi do mnie Henryka Krzywonosa i opowiada, tam się przywitaliśmy i no po prostu porozmawialiśmy na różne tematy. Ona mówi, że gdzieś tam leci, że ona się śpieszy i tam poruszyliśmy tak, to już ominę. I nagle patrzę, wyświetla się komunikat, lot opóźniony, mówię, super. Po prostu tylko ja mogę mieć takie szczęście. Po pół godziny wsiadamy do samolotu, przylatujemy do Warszawy, podchodzę do swojego gate'u i samolot odleciał. Odleciał samolot do Rzeszowa, więc musiałem poczekać na kolejny samolot, który był o 16.20, ale oczywiście spóźniony godzinę, wsiadłem o 17.20 do samolotu. Lecę sobie, lecę, po czym leci komunikat, będąc już prawie w Rzeszowie, dostaję komunikat, cała ta załoga nasza, że niestety, ale musimy zawrócić, gdyż wpadł w nas ptak. Więc ja z Rzeszowa wróciłem do Warszawy na przegląd techniczny samolotu. Wiadomo, nie mogliśmy wysiąść z tego samolotu, więc już po prostu nie było czym oddychać, więc byłem tak przyklejony do szyby i próbowałem egzystować jak rybka, która nie ma filtra w wodzie. Nie wiem dlaczego takie porównanie, ale tak nie przypadło po prostu. Kolejnych 40 minut, tak, wystartowaliśmy i tak naprawdę to była moja podróż do Rzeszowa, czyli cały dzień na lotnisku.